Cześć, moi widzowie. Dzisiaj zajmiemy się wymianą przewodów. Dotyczy to pilarek MS171, MS181 i właśnie 211. Na czym polega problem? Chodzi o to, że ten wężyk tutaj, kiedy pilarka Wam źle tam pracuje i nie domaga, możecie nie zauważyć tego pęknięcia. Ten wężyk pęka sobie od spodu. Tu mamy jego właśnie element, część. Ten wężyk powinien być ugięty w ten sposób. I to pęknięcie pojawia się tutaj. I wtedy tego nie widzicie. Możecie to przeoczyć i pilarka będzie chodziła nieprawidłowo. W dzisiejszym odcinku przystąpimy do wymiany tych wężyków. Jeżeli już wymieniacie te wężyki, warto wymienić sobie filtr paliwa, jak i wypłukać sobie oczywiście już zbiornik. Jeżeli wymieniacie już górną część wężyka, bo ten wężyk składa się z dwóch części, dlatego Wam to pokażę, warto wymienić sobie również dolną część, czyli zewnętrzną i wewnętrzną, czyli wewnętrzną, która znajduje się w zbiorniku i zewnętrzną, która znajduje się tutaj właśnie od zbiornika w stronę gaźnika już jakby na zewnątrz. Tutaj mam oryginalne elementy, które już przygotowałem, bo ten wężyk był zasypany jakby takim proszkiem. Obydwa wężyki, tutaj widzicie, to jest wężyk oryginalny, tak samo jak stary, który był tutaj wcześniej. Zawsze sprawdźcie sobie, czy te wężyki są zgodne, czy one są takie same. By zainstalować ten wężyk, który znajduje się właśnie w zbiorniku, instalujemy go tutaj. Oczywiście warto zadbać, jeżeli prowadzimy takie czynności, o higienę pracy, żeby wszystko było tutaj czysto. Warto sobie taki wężyk tutaj w okolicy nasmarować. Ja sobie to smaruję jakimś tam smarem silikonowym. Właśnie go sobie nawilżam. Można sobie tutaj też troszeczkę zadozować, oczywiście nie za dużo. Możecie użyć innego smaru. Ja używam smaru właśnie silikonowego. Tak mi odpowiada, uważam, że konserwuje gumę. I sobie ten wężyk tutaj wciskamy. I jeżeli go sobie nasmarujemy, nie musimy używać wtedy żadnego śrubokrętu. Po prostu wchodzi nam to na wcisk. Następnie przychodzi nam taki, można powiedzieć, specjalny, dedykowany kruciec. To jest jeszcze założone na tamtym starym wężyku. On sobie przychodzi. Też go sobie nasmaruję. Nie wiem, czy tak się powinno robić, czy nie, tak robię. To wszystko wchodzi łatwiej. Jest zminimalizowane ryzyko, że coś tutajkolwiek połamie. No i w tym momencie macie pięknie posadowiony kruciec. Szkoda byłoby go złamać. Zawsze to dodatkowe koszty. Stary wężyk. Idzie sobie już na śmietnik. I tutaj już mam wężyk taki zielony, bardzo fajny, silikonowy. On sobie przychodzi w ten sposób. Też można go delikatnie nie musi być to smar silikonowy, możecie olejem do na przykład mieszanki. Nie dawajcie tego za dużo, tu chodzi tylko o odrobinę, żeby to po prostu tylko było nasączone. Tak, widzicie, tego sobie tutaj nasuwam. On jeszcze się zsuwa. Nówka sztuka. O. I on sobie przychodzi tutaj w ten sposób. I tym sposobem wężyki mamy wymienione. Nie zapominajmy o założeniu filtra paliwa. Też przed demontażem takich wężyków należy go ściągnąć. Oczywiście on tam mocno pociągniecie stary wężyk, to nie musicie się tym przejmować, jeżeli wężyka już nie chcecie używać. Mamy nowy filterek. Jak już sobie tam smaruję, to sobie smaruję, zawsze mi to ułatwi pracę. Także też sobie przyciskałem smarem silikonowym. Teraz łowię sobie wężyk z tej strony i sobie go tutaj wciskamy. Wchodzi bardzo fajnie, wciśnijcie do końca. To są wężyki dedykowane. I tutaj nie ma żadnego problemu, żeby taki wężyk w takiej pilarce Wam się zawiesił. Tutaj nie ma takiej możliwości. On jest na fajnym, elastycznym wężyku, który jest dedykowany do tej pilarki, jest specjalnie ugięty i nie dotyczy tu taki ten problem, że on Wam stanie gdzieś nie tak czy coś. Tutaj takie rzeczy się nie zdarzają. Nie ma takiej opcji. I tym sposobem mamy nowe, piękne wężyki paliwowe, które posłużą nam jeszcze długi, długi czas. Pamiętajcie o tym, żeby jednak zwracać uwagę i żeby kupować oryginały, bo jednak zamienniki mogą Wam nie pracować
długo i mogą w ogóle też nie pasować i na samym wstępie będą Wam stanowić tutaj nieszczelność. No to co, moi drodzy, tak to wygląda. Tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Lajkujcie, komentujcie. Hej!